Już po raz 23 w hali sportowej w Drzonkowie zebrało się ponad 100 wystawców branży budowlanej. Przez cały weekend potrwają targi budownictwa i wyposażenia wnętrz. Wszystko można znaleźć, od pokryć dachowych, pod wyposażenie. Teraz też jest na tobie ograniczenie zużycia energii, więc wszystko, co jest z tym związane, jakieś rozwiązania eko, jak najbardziej. Na zainteresowanych budową czy remontem czeka oferta od fundamentów po sam dach. Nasza firma proponuje wszystkie materiały budowlane do budowy domków indywidualnych, jak również na duże inwestycje, materiały budowlane od A do Z, tak na dobrą sprawę. Na hali wachlarz możliwości rozwijają polscy i niemieccy wystawcy, proponując innowacyjne rozwiązania. Kamienie, klinkery, nie, że wygląda jak murowane, a i zaraz ma się też ocieplanie już praktycznie, nie, że nie trzeba najpierw wełny albo takie rzeczy przykręcę na ścianę, tylko można nasze płyty i już ma pani zaraz ocieplenie. Na stanowiskach firmy, które na rynku stawiają pierwsze kroki, po takie z kilkudziesięcioletnim stażem. Oddział w Zielonej Górze istnieje od 5 lat i od tego czasu właściwie wystawiamy się tutaj na targach z naszymi produktami. Mamy w swojej ofercie okna drewniane, które produkujemy, i różne też profile plastikowe. Są również zagraniczne transfery i propozycje rozwiązań, które w Polsce nie są jeszcze popularne. Ogrodzenia aluminiowe są bardzo popularne na zachodzie Europy. W Polsce może jeszcze mało znane, ale cechują się bardzo dużą wytrzymałością. Nie mamy problemu korozji, aluminium nie drzewieje. Z ogrodu przenosimy się do wewnątrz, gdzie na klientów czekają kolejne możliwości. W naszej firmie znajdziecie przede wszystkim produkty do powłoki malarskie, systemy ociepleń, no i specjalistyczne produkty do zabezpieczeń konstrukcji stalowych. Mamy bardzo dużo innowacyjnych produktów, m.in. do zabezpieczania ścian w szpitalach, chociażby produkty bakteriobójcze. Paleta obejmuje kilka tysięcy kolorów, więc jest czym wybierać. Targi w Drzonkowie czekają na zwiedzających przez cały weekend od 10 do 18.